Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj jesteśmy w przepięknym miejscu. Trochę nam tutaj podwiewa, ale tak poza tym jest super. Jest przepiękne popołudnie. Przyjechaliśmy nagrać ten odcinek w miejsce, gdzie wiele wirali powstało już wcześniej. Będziemy dzisiaj rozmawiali na temat aktualizacji oprogramowania dla miniacza dwójki 0.1.0.4 i 4.0. Wiele osób narzeka, że ta aktualizacja pogarsza bardzo zasięg i ogólnie performance, czyli sprawowanie się miniacza dwójki, a dzisiaj podczas tego lotu testowego zobaczymy, czy tak jest faktycznie. Latamy dzisiaj poza miastem, więc wiadomo, że jeżeli ktoś lata w mieście, może mieć zupełnie inne odczucia, natomiast spróbujmy i zobaczymy, co się tutaj dzieje. Let's go! Słuchajcie, zobaczmy, jak wyglądają poszczególne ustawienia. Tutaj wygląda na to, że jest wszystko ok. Jeżeli chodzi o ilość satelitów, jakie mamy dostępnych, to jest 18. Sygnał bardzo dobry, GPS oczywiście jest. Zobaczmy w takim razie ustawienia, jeżeli chodzi o ustawienia safety. 120, 2000, 100. Tu jest wszystko ok. Jak wyglądają ustawienia akumulatorów? Też w porządku. Mamy w tej chwili 24 stopnie Celsjusza. Popatrzmy na control. Możemy ładować też z poziomu aplikacji urządzenie mobilne. Recenter gimbal, chciałbym mieć też możliwość tutaj blokady ekspozycji w tym miejscu przy podwójnym kliknięciu. Teraz popatrzmy jeszcze, czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o ustawienie kamery. Video subtitles mam. Histogram możemy tutaj wrzucić z tej strony, z lewej strony na dole. Overexposure nie chcę, grid lines zostawiamy. Jeżeli chodzi o balans bieli, jest manualny na 5700 w tej chwili. Karta jest sformatowana. Trochę nam wieje tutaj, ale tak poza tym jest ok. Zaraz wystartujemy. About wersja 1.0.4.0.0.0. W porządku, możemy startować, tu wszystko gra. Mam nadzieję, że będzie grało też podczas lotu. Włączę nagrywanie, będziemy mieli dłuższą sesję. Około 5-7 minut bym planował. Dobra. Teraz to, co chciałbym zrobić, to ustawić trochę ekspozycję. Mamy w tej chwili na minus 0,3, jest ok. 1,6 sekundy. Filtr, który zastosowałem tutaj, to jest ND16. Zastosowałem filterek marki Sunny Life Today. Dzisiaj mamy Sunny Life. Dobrze, polecimy sobie teraz w prawo. Jak na razie sygnał jest pełen. Gimbal bardzo ładnie pracuje. To, co możemy sobie zrobić, to sfilmować trochę ten pociąg. Tak. Bardzo ładnie poszliśmy. Elegancko. Może być. No i co? Wygląda na to, że tutaj nie ma żadnych przerw sygnału. Ja mam wrażenie, że tego typu rzeczy odbywają się głównie w takiej sytuacji. Tak, obraz jest cały czas bardzo dobry. Minus 0,3. Mam wrażenie, że takie rzeczy odbywają się w sytuacji, kiedy latamy w mieście. Bo tu, zobaczcie, jesteśmy w tej chwili na 10 metrach. Ja odrobinę się podniosę, ale możemy sobie cyknąć mniej więcej na 300-400 metrów. Jedyne ryzyko, jakie tutaj jest, to są ptaki i silny wiatr, ale nie jesteśmy wysoko, bo nic tutaj nie ma. I wygląda na to, że on ma cały czas pełen sygnał. Transmisja jest bardzo dobra. Pytanie brzmi w takim razie, co się dzieje? Czy to są zakłócenia w ruchu miejskim, czy w cyklu miejskim? Bo poza miastem, jak widać, jest naprawdę rewelacyjnie i tutaj się bardzo dobrze lata. Wygląda to dobrze. Ja się teraz troszeczkę dźwignę. Opuścimy sobie kamerę. Ale jak widzicie, wszystko gra. Nie mam żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o miniacza. Bo on się sprawuje rewelacyjnie. Teraz jesteśmy troszeczkę wyżej, dlatego on sobie wraca wolno pod wiatr. 6 metrów na sekundę, ale radzi sobie świetnie. Jesteśmy na 60 metrach. Dobra.
Zróbmy może zdjęcie. Trochę skadruję jeszcze w dół. Tak, żeby to zdjęcie miało i ręce, i nogi. I często muszę powiedzieć, że przy okazji aktualizacji mam takie sygnały właśnie od kolegów, że coś jest nie tak z daną wersją aplikacji. Natomiast tutaj mogę powiedzieć, że dla mnie wszystko jest w porządku i nie wygląda to wcale źle. Dobra? Cykniemy sobie takie proste zdjęcie w AEB, żeby zobaczyć, czy to działa, ale wygląda na to, że działa zarówno filmowanie, jak i działa też fotografia. To, o czym mówili koledzy jeszcze, to co pamiętam, to jest zapisywanie obrazów, tak, czyli zdjęć w HD na dysku, ale można sobie to też przenieść. Ja zwykle używam tej funkcji, która umożliwia nam przenoszenie zdjęcia na dysk. Dobrze, przejdziemy sobie do ustawień wideo. Tutaj mieliśmy blokady, jak pamiętam. Teraz jest ciemno, bo mamy ustawioną blokadę ekspozycji, czy manualne ustawienia są na wprost. Za chwilę nam się to poprawi i będziemy powoli tutaj do nas lecieli. Teraz mam zgłoszenie, że jest silny wiatr, dlatego się stopniowo obniżymy. Dobra. Muszę troszeczkę pomanewrować, żeby nie wlecieć tutaj w drzewa. Ale ja nie mam żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o miniacza. On się spisuje wręcz wzorowo. Dobra. Ujęcia, które chciałbym wykonać w tej chwili. Jakiś ptak się zbliżył, ale nic na szczęście mi nie robi. To jest bardzo powolny przelot w prawo. Wygląda to świetnie. Naprawdę bardzo dobrze. Pod tym kątem, że płynnie lata, zasięg cały czas jest bardzo dobry. Wypadałoby zrobić drugą sesję i drugi test miejski, natomiast poza miastem to co mogę powiedzieć. Tym bardziej, że ja miniacza też traktuję jako drona małego i staram się nim tak bardzo daleko nie latać. 90% moich lotów miniaczem to są loty takie jak tutaj, jak widzicie, na wysokości 3, 5, 7 metrów i do 50-100 metrów, jeżeli chodzi o odległość, bo to nie jest też dron, którym powinniśmy aż tak bardzo szaleć, bo to jest po prostu inna forma drona. To jest przedłużenie naszej tak naprawdę dłoni. To jest tak, jakbyśmy mieli komórkę w powietrzu i to wszystko. Dobra. Będziemy sobie teraz lądować. Co tu masz na nosie? Co wyprawiałeś? Dobry piesek, chodź. Słuchajcie, będziemy kończyć powoli. Dzięki za uwagę. Miniacz spisuje się bardzo dobrze i ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Postaram się zrobić drugi test miejski, jak tylko będzie odpowiednia pogoda, bo ma się schrzanić już jutro pogoda. Natomiast chcę wam powiedzieć, że tutaj jest naprawdę dobrze. Poza miastem rewelacyjnie się sprawuje. Pięknie lata. Dzisiaj lataliśmy z filtrem ND32, więc ujęcia są też ciekawe, dlatego że mamy tutaj migawkę odpowiednio dłuższą, czyli dłuższy czas naświetlania i wygląda to super. Przy okazji oczywiście zapraszam was do naszego teamu 250 gramów szczęścia. Jeżeli tylko jesteś początkującym, chcesz zacząć i zrobić szybszy progres, rozwinąć się w tym sezonie, zapraszam cię do tej ekipy. Mamy 130 osób, regularne spotkania, motywacje, wyzwania, konkursy z nagrodami, ale też masz szansę na ocenę swojej pracy i na wsparcie na każdym etapie. Oczywiście, jeżeli nie masz na czasu na takie rzeczy, zawsze możesz skorzystać z warsztatu produktowego, który jest bestsellerem, warsztat dotyczący Mini 2. Wykorzystaj go jak najlepiej. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych epizodach już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.